Panie Marszałku, półrocze drugie roku 2023 to czas prezydencji hiszpańskiej, w trakcie której realizowaliśmy politykę obrony suwerenności Polski na forum Unii Europejskiej. 13 grudnia rozpoczęła rząd koalicja 13 grudnia. I co od tego czasu się, szanowni państwo, stało? Po pierwsze, zgoda na zaakceptowanie rozwiązań paktu migracyjnego, a więc obowiązkowej relokacji uchodźców. Po drugie, sygnały, że skargi złożone przez nasz rząd w sprawie pakietu Fit for 55 do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mają zostać wycofane z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a więc biała flaga w zakresie polityki klimatycznej. I wreszcie rzecz najważniejsza, zmiany traktatowe. Zgoda na to, żeby z Rady Unii Europejskiej do Rady Europejskiej przekazać propozycję niezwykle szkodliwą, niebezpieczną zmian traktatowych przyjętych przez Parlament Europejski głosami europosłów koalicji 13 grudnia. Następuje zwrot w polityce zagranicznej na forum unijnej, niezwykle niebezpieczny. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej pan poseł...